Panie trenerze, można powiedzieć, że za nami już pierwsza runda rozgrywek. Jak można ją krótko podsumować? Różne możemy tego podsumowanie, trochę początek. Musieliśmy się poznać z tym ligą. My wszyscy razem siedzieli jak drużyna. Nie było na początku delikatnie kolorowe po nasze myślenie. Potem poprawili, wyniki były po naszej stronie. Możemy z jednym przebiegu tego rundy, możemy być, powiem, ok, nie możemy powiedzieć zadowolenie do końca, ale nie dosyć jest, ale możemy, że no mamy tyle punkty, tyle zwycięstwo, tyle remisy, ile napracowaliśmy i tyle. Oczywiście zasługowaliśmy na dużo więcej, pracujemy na tym, ale uważamy, że ta drużyna będę się spinał na górę tabelę. To jest kwestia tylko czasu. Będziemy mieć jeszcze, mamy teraz 3 mecze, które fajne, że są teraz na ten okres, rundę wiosenną, i uważam, że jak wyniki będą po naszej stronie, możemy jeszcze trochę po te pierwsze 6 troje, powiem, marzyć. No właśnie, runda jesienna właściwie dobiegła końca, ale my gramy dalej. W najbliższą sobotę przed nami spotkanie wyjazdowe. Jedziemy do Błękitnych. No co jest najlepsze teraz? To, żeby rewanżować po tego meczu pierwszego, który przegrałem, i na pewno idziemy po zwycięstwo. Drużyna jest bardzo motywująca, pomimo porażki u Bytowie. Wszyscy jesteśmy świadomi, że mamy dużo żal przede wszystkim do siebie i ten mecz nie powinniśmy przegrywać, nie zasługowaliśmy na przegrane, ale tak jest, taka jest piłka, trochę ten, powiem też szczęście. Nie mówię, że nie było po naszej stronie, ale nie było do końca z nami, ale jak mówimy, my mamy tylko jedno, pracować dalej, żeby tego los wrócił po naszej stronie. I myślę, że u Błękitne to będzie naprawdę dobry mecz i jestem pewny, że opaki pokazuje na najlepsze strony i chcę o tego meczu i z Bytowiem, i mecz pierwszego remaszować. Do Błękitnych, do Stargardu wyjeżdżamy w swoim najmocniejszym składzie. Nie ma żadnych kontuzji, nie mamy kartek w drużynie. No jest jedna kontuzja, Martin Sekwem, ale myślę, dojdź do siebie. Dzisiaj sprawdzamy, jak, na jaki poziom, na jaki jest jego zdrowie, możliwości, czy jest do grania, czy niego, ale nie wezmę żadnego ryzyka. Mamy drużynę, jest kadra i zawsze mówię, nieszczęście komu, to jest szczęście komu innego. Także, ale liczymy, mamy drużynę, są opaki, naprawdę ciężko pracuję i chcę dojść do tego wspólny cel, który mamy. Czyli cel jedyny, wyjazd po komplet punktów. Oczywiście, jak najbardziej. Nie idziemy nigdzie, żeby jechać gdzieś remisować, albo idziemy po prostu, żeby grać mecz. Idziemy po prostu wygrywać. To jest sens naszej pracy, to jest sens nasz cel, ten walki albo pracy, którą wykonujemy na co dzień i na cel tego sezonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.